Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Trinister. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na skup sprzedać nasz rzepak, ponieważ dzwonili do mnie chłopaki ze skupy, że mają dość tam ładną cenę, no i mogę tam przyjechać do nich i to sprzedać. Także w dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyście zostawili na początku tego materiału łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie zrobił, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z tej serii. Także co widzę, w dzisiejszym odcinku również odjedzie ode mnie mój pomocnik Krzychu. Możesz się przywitać, jak tu jesteś jeszcze. Ano, cześć, cześć, witam was. Co, ty będziesz dzisiaj zabierał ode mnie, tak? Spakowany już? No spakowany Bramki. Jestem. Wiesz co, może otwórz. No to może wiesz co, otwórz bagażnik, to ci to trochę. Dam ci trochę jajek to. Ze wsi to se zjecie tam z rodzinką. No dobra. Dobra, to tutaj widzicie. Dwa kartony tutaj jaj mam. O, tam naładowane sobie wam. Dużo tych wytłoczonych, bo to jak widzicie karton dość spory. Dobra. Ja jeszcze dam mu dwa kartony, bo to. U mnie kury. Ostatnio to jak ja powiem wam, że trochę słabiej niosą, ale to może jakiś miał taki po prostu okres. I zacznę jeść. Dobra, możesz zamykać. To co, ja ci tam życzę szerokiej drogi. No i mamo, jeszcze tu może kiedyś padniesz do mnie, to nie? No było u ciebie miło. Ciekawie. No, to fajnie. Ten czas spędziłem u ciebie, nie? No, to no super. Cóż, trzeba jechać. Dobra, no to szerokości, no i szczęśliwej drogi. Na razie. Dzięki. Dobra, to możesz sobie jechać pomału. Dobra widzowie, my będziemy już jechać też na skup do chłopaków, sprzedać im ten rzepak, bo okazało się jednak, jak tam sprawdzałem na tutaj w silosie, że jest tego rzepaku ogólnie 47 ton, jak się nie mylę, chyba było coś koło tego. Nie 66, po prostu pomyliło mi się jakieś tam liczniki, powiem wam, trochę przekłamane. No i wyszło jednak 47 ton, ale to jest i tak dużo, bo zarobimy z tego rzepaku troszkę mniej, bo jak co liczyłem od 66 ton, to wyszło mi, że zarobimy z jakieś 120. A jak mamy te 47 ton, to wydaje mi się, że jakieś blisko stówki to i tak będzie. Bo jak tam cena, mówili mi na skupie chłopaki, że jest tam chyba 1200 za rzepak, czy 1300? I tak sporo tam mają. Nie. Nie dwa czasem. Nie, sorry, widzę, nie wspomniało. 1000 chyba 700 jest za rzepak właśnie. Dobra. To kogut odpalamy, światełko odpalone, bo jeszcze jak tam mogą gdzieś stać. Policjanty nasze. Dobra. Takim zestawem to ja będę tutaj ludzi poinformować, że jadę z dwoma przyczepami, to wiecie. Też mógłbym plandekę założyć, ale jakoś mi się już nie chciało tutaj naciągać. I wiecie jak to jest. Dobra. Co on tak tutaj hamuje? Dobra, niech jadą. A, bo tam chyba jedzie Krzychu z przodu, widzę. Dobra, niech sobie jedzie powoli, bo nie ma co się spieszyć. Tak jest godzina, już powiem wam 17, prawie że. Dzisiaj postanowiłem, że to sprzedaję, bo skoro jest cena, to nie będę czekał do jutra. Bo już do jutra pewnie też bym mógł to im sprzedać, ale dzisiaj sobie pojadę, akurat już w poru robota porobiona. Jutro będziemy zaczynać, widzowie, już jakieś prace pożyczne, takie typowe. Pierwsze, wiadomo, kultywatorowanie, jakieś talerzowanie zrobimy. Też wam coś tam nagram z tego i myślę, że będzie fajnie. Ja tam trochę tej wioski w ogóle pokażę, bo jakoś wioski to wy bardzo nie widzieliście jeszcze. Nie, na wiosnę jakieś ogólnie pływam, wezmę jakieś pola dzierżawę, że będę musiał jakoś rozwijać, żeby mieć tej ziemi więcej. Może jakieś pole kupię później. Ale na razie jeszcze nie obstawiam, że będę na razie pola co kupywał, bo pieniędzy na razie mało jest. Naprawdę po tym rzepaku też nie będzie jakoś dużo tego. Też jak wiecie, żyto kosiłem. Żyto tu dużo wyszło, bo tam jak potem patrzyłem sobie 77 ton ponad, no prawie 78 ton wyszło żyta. Ale też naprawdę dużo. Myślę, że większość tego żyta to sprzedam. Zostawię sobie tam, nie wiem, jakieś może dwie
albo stonę żyta sobie zostawię na dla kur, żeby im tam wiadomo dawać na pokarm, a resztę to też będziemy nas kupować. Tylko też czekam właśnie na telefon od chłopaków, kiedy będę mógł tam jechać, bo oni sprzedawać, bo oni tam o cenie mnie poinformują, myślę. I zobaczymy, kiedy to będzie można sprzedać. Też myślę, że wam nagram odcinek z tego, ale to zobaczymy. Myślę, że drugi kurs to ja po prostu cięcie zrobię, będę jechał, żebyście po prostu nie musieli oglądać tego, tej całej drogi, bo to nie jest pewnie najciekawsze. Bo tu skręcamy. Też jeżeli jeżdżą ludzie. Taka, powiem wam, to wioska nawet przyjemnie tutaj się żyje. Już tu mieszkam pół roku. To nie jest tak źle. Prawda. Jak widzicie, pobocze zadbane, wykoszone zawsze. Jak gmina gra, dba, jak gra, co ja gadam, widzowie. Jak gmina dba, no to jakoś to wygląda na tej wsi. Może kiedyś was do gminy zabiorę. Będę coś tam musiał zrobić pilnego. Jeszcze powiem wam do tego magazynu trochę. Nie, bo to ogólnie jest magazyn taki. No, taki skup właśnie taki we wsi. Ogólnie w tej wiosce są dwa skupy takie. Ale akurat jadę na ten skup, bo od tego skupu dostałem wiadomość, że tutaj mam sprzedać. No tutaj właśnie jadę. Też ludzie tak widzę chodzą tutaj po drodze, kurczę, chodnika nie ma właśnie. Może kiedyś chodnik zrobią, ale na razie się nie zapowiada. To zaraz trzeba będzie skręcać, tylko nie, już nie przejechałem. Chyba nie przejechałem, bo to jeszcze tam jest. Trochę tutaj jest, zaraz będzie na lewo zjazd. O, to właśnie chyba przed tym takim domem z tym czerwonym dachem. Już możecie zauważyć. Tak, tak, tu, dobra. Tu, jak widzicie, jak są biny już, nawet spore. To skręcamy. Kierunkowskaz oczywiście musi być. Nie będziemy się tutaj sypać, jak widzicie, to jest tak cały wysyp. Dobra. Ludzie, że to w ogóle chudy włącza. Ciekawe, ile zarobimy z tego rzepaku. Trochę dadrę, by tutaj wysypać. O, elegancko. Z tej przyczepy ile będzie? No, myślę, że prawie 20 tysięcy. Myślałem, że będzie więcej, ale i tak dobrze, powiem wam, bo to przecież... Przecież jeszcze mam tam drugie tyle, bo to jest jakieś 22 tony tutaj przywiozłem przecież. A jeszcze mamy... Nie wiem, ile tam... 20 chyba... 5 ton? Znaczy tam 3. Jakoś tak. No, czyli jakoś z tej... Z tych dwóch przyczep zarobiłem praktycznie 20 tysięcy, także naprawdę sporo. Czyli jak jeszcze tu jeden zrobię taki, powiem wam, kurs, to przewiduję, że będzie naprawdę koło 80, potem może jeszcze jakąś jedną przyczepę się może przywiezie. To wszystko zależy, ile tam właśnie tego rzepaku będzie jeszcze. Także co, widzowie, myślę, że ja teraz sobie właśnie zrobię szybkie cięcie. Dla was to będzie, wiadomo, szybkie, dla mnie to cała ta trasa. Po prostu widzimy się za chwilę, jak już będę tutaj przyjeżdżał na skup. Także do usłyszenia za moment. Dobra, jak widzicie, już właśnie sobie jadę z drugiej zostawię na skup. Tak jak wam mówiłem kilka sekund temu. Sobie zaraz będziemy skręcać, tu jak widzicie już biny są, to oznakiem tego, że skup już jest tutaj, dobra. I zobaczymy, ile tego rzepaku łącznie będzie. Dobra. I co, sprzedajemy? Nie ma co, sprzedaje się. Dobra. Ciekawe, ile zrobimy, a nie ile rzepaku będzie. Sorry, że tak mylę, że widzę, jest naprawdę trochę późna godzina już i się tak trochę
już mylę, ale myślę, że mi to wybaczycie. Ten odcinek jest w sumie też taki luźny, jak widzicie, bo to co sprzedajemy sobie tylko i zarabiamy pieniądze głównie. Chyba o to chodzi na tej serii, czy właśnie zarabiać pieniądze i się rozwijać. Potem jakieś nowe maszyny będą, jakieś też wiadomo nowe pola może. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ile zarobimy łącznie z rzepaku? Prawie 90 tysięcy. No, ładna to jest sumka, naprawdę ładna. Myślałem, że będzie troszkę więcej, ale i tak jest naprawdę sporo. Jeszcze się jeżeli to sprzeda, to takie ze 120 tysięcy naprawdę może być. Może to trochę tańsze jest, jak to widziałem na cennik, ale też cena naprawdę. Myślę, że, ale no, też żyta mamy dużo, więc myślę, że jakoś to się właśnie zabliźni, tak jakoś wiecie. Dobra, co widzę, ja teraz właśnie sobie tutaj pójdę do chłopaków, ugadać wszystko, podpisać, wiadomo, całe te, no, cały ten sprzedaż, no i widzimy się za chwilę, jak już będę jechał do domu. Okej, widzę, już właśnie wszystko ogarnąłem, podpisałem wszystko z nimi, teraz będę jechał. Myślę, że nie będę tego nagrywał, tylko po prostu teraz się tutaj pożegnam. Także co widzę, jeśli wam się taki odcinek spodobał, to że możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, kto jeszcze nie ma. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie, bo lecimy po 1200 subskrybentów tego kanału, no mam nadzieję, że to się uda wbić jak najszybciej. No i co? Do kolejnych odcinków, na razie, trzymajcie się, no i cześć.